Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Będzie niewiele rzeczy, bo teraz, tak jak już mówiłam wcześniej, skupiam się na jakości, na przydatności tych rzeczy i nie kupuję na ilość, więc pokazuję Wam za to więcej stylizacji z tymi rzeczami, które kupuję. Po prostu jak możemy coś takiego, co kupimy w lumpeksie, zestawiać ze swoją garderobą. No i właśnie o to w tym chodzi, bo przecież chodzi nam o kupowanie eko, a nie kupowanie hurtowe, żeby potem to wszystko wyrzucić albo nie było co z tym zrobić i znowu nam to zaśmieci środowisko. Kochani, serdecznie Was już teraz zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was proszę też o polubienia filmiku, o subskrypcję, jeżeli możecie, to udostępnijcie filmik. Będę miała dla Was też fajne newsy i fajne niespodzianki na końcu filmiku, także zapraszam na ciąg dalszy. Moi drodzy, i te rzeczy, które dzisiaj zobaczycie w holu, to będą rzeczy tak od 2 zł z wyprzedaży aż do 20 zł. Maksymalna cena dzisiejszych zakupów to jest 20 zł. No i zacznę od najtańszych tym razem zakupów. Pójdziemy tak w górę cenowo. No i najtańsza rzecz, jaką kupiłam, moi drodzy, ostatnio, to jest szlafrok. Byłam przedwczoraj na bardzo fajnych zakupach wyprzedażowych. Kupiłam tylko 3 rzeczy, z których 2 to były motki wełny. Za dosłownie jakieś grosze. No i między innymi za 2 zł kupiłam przepiękny szlafrok. Wiecie co, kiedyś pokazywałam Wam już w holu taki szlafrok welurowy właśnie, z bawełną. I on był zielony, taki khaki zielony, przepiękny kolor. Niestety ubrudził mi się klejem i na razie kombinuję, jak to naprawić, jak wyławić ten klej. Na ten moment się niestety on nie nadaje do noszenia. Ale właśnie, kupiłam szlafrok też z weluru i to jest też welur naturalny, zobaczcie, z bliska może. To nie jest żaden poliester, to nie jest żaden szenil taki, wiecie, ten z nylonu czy z poliestru, tylko to jest taki naturalny, bawełniany welurek, to czuć w dotyku. Być może jest tam jakaś domieszka sztuczna, bo niestety nie ma tu metki ze składem, ktoś wyciął pewnie. Ale urzekło mnie w tym, co mnie urzekło w tym szlafroczku, to przepiękny zestaw takich właśnie pastelowych kolorów w nowoczesne takie paski. To mi się bardzo spodobało i on jest też bardzo taki milutki, grubiutki i długi. Można się nim tak właśnie super owinąć, jest to bardzo przytulne, no i super, bardzo się cieszę z tego zakupu. Ma szeroki pasek też, taki długi, szeroki pasek, więc to wszystko jest tak fajnie, wiecie, można się fajnie obwiązać, nic nam nie wystaje. No i właśnie idealna rzecz na zimę, na jesień. I przepiękne kolory, bardzo mi się spodobało, no i w ogóle nie wiem, dlaczego nikt go nie kupił za 2 zł, bo naprawdę jest w idealnym stanie, jest po prostu przepiękny. Bardzo jestem ciekawa, czy się Wam coś takiego podoba. Ja szukam szlafroków naturalnych, bo wiecie, teraz jest dużo tych sztucznych w sklepach. Ja co prawda mam takie, nawet z lumpeksu, ale takie, wiecie, nowoczesne, z tego meszku takiego, z tej mikrofibry. Ale to jest bardzo sztuczne, jest to miłe, jest to przyjemne, ale mimo wszystko to jest sztuczne. Ja wolę zdecydowanie materiały naturalne. No i taka zdobycz, zobaczcie mnie, jak tam sobie wchodzę w tym szlafroczku bez pantofli, czyli na bosaczka, tak po domowemu. Bardzo fajna rzecz i no wiadomo, to jest szlafrok, więc tutaj stylizacje raczej odpadają. Idziemy dalej, kochani, cenowo w górę. I teraz pokażę Wam rajstopy. Kupiłam sobie nowe, zupełnie nowe rajstopy. Były jeszcze z ceną, ale oczywiście ją oderwałam już. Bordowe. Uwielbiam bordowy kolor, to wiecie, bo ja mam dużo rzeczy w takich kolorach. No i to są grube rajstopy z bawełną. Nawet jeśli nie są 100% też bawełniane, na pewno jest tam elasten. Ale super, bo są też naturalne, są bardzo przyjemne w dotyku. No i takie ciemne kolory, nawet takich grubych rajstop bawełnianych, wyglądają fajnie. Nie wyglądają, nie pogrubiają nóg, bo to jest właśnie ciemne, więc to pochłania światło i mamy nadal dość szczupłe nogi. Ja bardzo lubię takie kryjące, grube, miłe rajstopy w zimie nosić. Także 5 zł kosztowały, super. No i nadal tutaj oczywiście nie robię stylizacji, bo w tych bordowych rajstopach to mnie widzieliście milion razy. Kto nie widział, to zapraszam na inne moje programy, na filmiki ze stylizacjami, gdzie dużo takich rzeczy pokazuję zawsze. Kochani, kolejna moja rzecz, kolejna moja zdobycz to spódnica, którą mam na sobie. No i zobaczcie, ona jest po prostu boska. Jest w takim stylu jakby ludowym trochę. I to jest spódnica z Indii, w ogóle nowa. Tu gdzieś jest nawet metka, może mi się uda Wam pokazać. No dobra, nie znajdę teraz tej metki, bo jest gdzieś pewnie tutaj zaplątana w tych fałdach,
bardzo gruby materiał, słuchajcie, tutaj te hafty takie, to jest takie grube, chyba to jest len albo len z bawełną. W każdym razie urzekła mnie ta spódnica właśnie w takim stylu ludowym, ja czasem tak bardzo lubię się ubierać. I zobaczcie, do takiej spódnicy trzeba włożyć sobie jednak obcisłą górę, bo ona tutaj nam nadaje takie biodra szerokie, no i musimy tutaj w takim razie pokazać ten nasz pas, bo wtedy będzie ta proporcja sylwetki zachowana. Wąski pas, ona ma bardzo wąski pas, taka typowo dla tych spódnic vintage, z ślicznym takim szlaczkiem. No i, no i na to jest, jest ten, pod spód jest ten golfik z czystej wełny, więc jest cieplusieńki, mimo że jest taki cienki i przyległy. No i tutaj sobie włożyłam tak do kompletu czerwone korale z drewna i bransoletkę, żeby nawiązać do stylu takiego tego etnicznego i do tych wzoreczków czerwonych, które są właśnie na tej spódnicy w tych wzorach. I żeby jeszcze było bardziej tak ze smaczkiem, to zobaczcie, włożyłam sobie takie melanżowe, ciemnoszare rajstopy, mogłyby być też czarne oczywiście. I czarne botki takie w stylu trochę retro ludowym i ja do tych botków już kiedyś dawno temu zawiązałam sobie takie zamiast sznurówek koronki czerwone i one właśnie dodają też tego takiego ludowego, etnicznego charakteru i przez to ten strój staje się taki bardziej spójny i malowniczy. Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Ja się bardzo dobrze w tym czuję i to jest mega wygodne, naprawdę. To jest super ciepłe, wygodne, przyjemne i w tym się w ogóle człowiek czuje bardzo swobodnie. Także dla mnie to jest strzał w dziesiątkę ta spódnica za 15 zł z nowego towaru, także super. No i tak jak mówię, naturalny materiał to jest taki właśnie len. Ja bym stawiała na to, że to jest len z bawełną. No i zobaczcie tutaj właśnie, jak się w tej stylóweczce przechadzam. I do tego jeszcze dodatkowo sobie włożyłam taki mój płaszcz, chyba to jest Hugo Bossa, tak. Taki płaszczyk, wiodełka Hugo Bossa, szary. Można tutaj zawiązać sobie pasek, można tutaj założyć czerwoną chustkę ludową na to. Ja tutaj tak to, co miałam pod ręką trochę, bo już do tego płaszcza już nie dobierałam dodatków, ale zobaczcie, że mam taki też z czerwonym szaliczek, więc warto się pobawić tu kolorami, może jakąś czerwoną torebkę też, albo torebkę z ludowym wzorem, taką filcową, szarą, też by świetnie do tego wyglądała. No mnie się bardzo ta spódnica podoba. No i trzeba uważać z takim krojem, żeby się bardzo nie pogrubić, bo ona jest taka bombowata, no i dlatego tutaj warto pokazać, że się ma tą wąską talię i że to jest tylko ubranie, a nie ja jestem taka, wiecie, baniasta. Spódnica, jak mówiłam, 15 zł. Nie, tak? Tak. Spódnica kosztowała 15 zł i też tego samego dnia na nowym towarze w Wieliczce, w Kamelonie, kupiłam takie spodnie. Mówiłam Wam ostatnio, że szukam, albo pisałam może w komentarzach, nie wiem, czy to było w filmie powiedziane, że szukam bryczesów. No i to będą moje bryczesy. One na razie są takie długawe, to są takie spodnie 7/8. W stylu właśnie angielskim, w kratę, które ja myślę sobie trochę skrócić i dołożyć do nich właśnie guziczki tutaj pod kolanem, żeby wyszły z tego takie typowe angielskie pumpy, wiecie. Knickerbockers to się nazywa po angielsku, takie tradycyjne spodnie, które się nosiło dawniej, szczególnie chłopcy to nosili do szkół, ale to jest właśnie fajny, bardzo fajny styl. Troszkę mam je luźne w pasie, ale to albo sobie zwężę, albo pasek będę nosić. Są bardzo przyjemne, bo one są tak pół na pół z bawełną. No i świetny materiał, taki przemilusieńki, ciepły i piękne kolory. Zobaczcie, jakie to ma śliczne kolory. No i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ta kolorystyka i są z wysokim stanem, także tutaj pasek i jest idealnie. Ja tu nie mam paska na sobie akurat, gdzieś mi się zawieruszył ten pasek, no i tak podtrzymuję te spodnie trochę. No i pokażę Wam tu najpierw właśnie te spodenki do samego takiego zielonego swetra od Ralpha Laurena, z czystej wełny też, sweter w ciemnozielonym kolorze. No i później na ten sweter zakładam w pierwszej wersji taki krótki granatowo-czarno-zielony żakiecik z aksamitem, który już ostatnio w stylówkach angielskich pokazywałam i w ogóle ostatnio w programach. Do tego granatowe wysokie buty, takie w stylu jazdy konnej, będą też idealnie wyglądać.
Gdyby one były obcięte, to mogłabym też to do niskich butów włożyć, ale tutaj, ponieważ one na razie udają tylko bryczesy, no to wkładam wysokie, wysokie kozaki do tego. Także taki zestawik, mnie się to mega podoba, przesuper to wygląda według mnie. Jestem zachwycona tymi spodniami i te spodnie, kochani, kosztowały 2 dyszki. To jest jeszcze metka nawet, także mogę nawet udowodnić. No nie jest to aż tak mało jak na takie spodnie z Lumpeksu, ale wiecie co, mi się tak strasznie spodobały te spodnie i mają tak fajny styl, są takie cieplutkie na zimę, że stwierdziłam, że będą mi do wielu rzeczy pasować i warto. I pokażę Wam teraz do jak wielu rzeczy, bo teraz druga wersja z takim żakiecikiem aksamitnym zielonym, no to jak najbardziej, tu jest taki zielony khaki, ale można dołożyć drugi odcień zielonego, bo ten sweter jest taki właśnie butelkowo-zielony. I do tego wtedy buty brązowe, też takie wysokie bodki, wysokie kozaki brązowe. I później zmieniam i do tego samego zestawu wkładam te żakiety, które też były w modzie angielskiej ostatnio w moim vlogu. Mianowicie taką oversize'ową marynarkę brązową z takimi łatami, typowo w stylu angielskim. No i do tego druga wersja, trochę bardziej taka dopasowana, trochę bardziej taka typowo właśnie jest dziecka, z futerkiem na szyi i z takim żakietem angielskim trochę bardziej dopasowanym w talii, krótszym zdecydowanie. Wiecie co, mnie się bardziej podobają te krótsze wersje, bo te spodnie mają fajny krój, bardzo ładnie się układają według mnie, mimo że ta kratka troszeczkę biodra poszerza, także nie polecam dla osób, które już nie chcą poszerzać sobie bardziej bioder, u mnie to jest tak na granicy jeszcze. No i bardziej mi się podoba, jak widać te spodnie, i jednak te żakiety tutaj są te trochę krótsze, podkreślają bardziej talię i to jest wszystko takie bardzo stylowe wtedy. Tak mnie się to tak bardziej podoba. Ten oversize'owy żakiet tutaj, ta marynarka mi się chyba najmniej podoba. No ale tymczasem jeszcze wersja z żółtym swetrem wełnianym. No i ten sweterek sobie tutaj wetknęłam z przodu do tych spodni. Tak samo te brązowe kozaki, można sobie dać futerko też właśnie, żeby tutaj nawiązać do kolorystyki, do tych brązów, żółci i brązów też w spodniach. No i moi drodzy, na wierzch moja nowa zdobycz, którą zaraz Wam pokażę szczegółowo, czyli kożuszek zielony, khaki, naturalny kożuch. No tutaj to idealnie pasuje kolorystycznie, bo ten sweter jest taki właśnie żółty, spodnie mają w sobie żółć i zieleń, no i tutaj do tego dokładamy ten zielony khaki kożuch, który nam super na polską zimę będzie idealny, ociepli. No i teraz właśnie przechodzę już konkretnie do kożucha, moi drodzy. I trochę tutaj pomyliłam ceny, bo miałam iść po kolei, tymczasem spodnie były droższe, pomyliła mi się cena, niż kożuch, bo kożuch co prawda pierwotnie był najdroższy, bo na nowym towarze 36 zł, ale ja go kupiłam w dzień pół ceny, czyli 50%, czyli 18 zł, 7, tak, 36, tak, 18 zł kosztował ten kożuch. No i bardzo fajny, zobaczcie, włoski kożuch, naturalna skórka i ma prześliczny kolor. On jest taki bardzo luźny, oversize'owy i ma duży kaptur z futra. Ja uwielbiam rzeczy z kapturami, bo ja nienawidzę nosić czapek. To od razu Wam mówię, że ja zawsze jak widzę coś z kapturem, to kupuję, bo po prostu mam taką niechęć do czapek. W ekstremalnych tylko sytuacjach, jak muszę iść gdzieś w góry, czy gdzieś, gdzie naprawdę bardzo, bardzo wieje, to no to wtedy już noszę czapkę, ale to jest dla mnie dopust, od dziecka nie znoszę czapek. Także kaptur to jest dla mnie idealne po prostu wyjście. No i właśnie tutaj mam na ten mój strój ten zielony, taki mięciusieńki kożuszek. Uważam, że za tą cenę to jest super zakup, bo to jest naprawdę naturalna skóra. No i on jest w naprawdę dobrym stanie. Zobaczcie, tutaj ma metkę, pokażę Wam z bliska. Także jestem mega, mega zadowolona z tego naturalnego kożuszka, bo bardzo chciałam mieć w takim kolorze płaszcz, takim właśnie khaki. Mam płaszcz długi taki, zimowy, ale on nie jest aż tak ciepły. Możecie go zobaczyć w tym w moim teledysku Aria, który jest na moim kanale. Ja tam właśnie w tym płaszczu i w takim kapeluszu khaki wystąpiłam. Ale ten płaszcz, tak jak mówię, on jest dosyć cienki, to nie jest na takie mrozy. Natomiast już na takie ekstremalne zimy, jak czasem u nas bywają, no to taki kożuch jest zbawieniem po prostu. W tym się już absolutnie nie zmarznie. I to jest lekkie, bo to nie jest taki, wiecie, kożuch jak u nas te góralskie dawniej były, takie bardzo twarde, siermiężne, bardzo ciężkie. Tylko on jest taki w sam raz właśnie, taki przyjemny, mięciutka skóra.
No i pokażę Wam jeszcze teraz ten kożuch z tej stylizacji, którą dzisiaj miałam na sobie do szkoły, do pracy. Tylko miałam do tego oczywiście futerko sztuczne, takie bordowe. No ale też do takiego zestawienia kolorystycznego, czerwień czy bordo, super zielony pasuje. Zobaczcie, tutaj ma właśnie takie bordowe botki, rajstopy, sukienkę w taką kratkę szkocką bordową, bordowy sweter i taki szalik też z motywami czerwieni w sobie dla ożywienia. No i też bardzo, bardzo mi się to podoba. Uważam, że super mi się udało z tym kożuchem i na pewno będzie używany, jak będzie właśnie taka ekstremalnie zimna pogoda. Moi drodzy, i teraz ekowskazówka, bo wiecie co, postanowiłam co jakiś czas wrzucać te ekowskazówki. Ostatnio była przeróbka dresu, takiej bluzy właściwie na taką bluzę dresową, takiej sukienki na bluzę dresową, a dzisiaj pokażę Wam przeróbkę takiej sukienki Benettona z kaszmirem, którą miałam, ale nie nosiłam jej, bo w biodrach zaczęła być taka za wąska i to jest taki bardzo cienki kaszmir, że trochę było przejrzyste i nie bardzo się to dało nosić jako sukienkę. W związku z tym, zobaczcie, ja tutaj też pokazuję Wam. Potem zaznaczyłam sobie też w pasie, gdzie chcę to uciąć, bo znowu chciałam sobie zrobić taki krótki crop top, sweter crop top do właśnie spodni z wysokim stanem albo do dresu właśnie po domu, ale to jest przemilusieńki materiał, zobaczcie, to jest taka dzianinka właśnie z dodatkiem wełny i kaszmirem, jest bardzo miła, na podkoszulek na przykład to super się sprawdza, ma fajny dekolt i ona była wykończona oryginalnie takim właśnie jakby wałeczkiem, widzicie tutaj, i po ucięciu ja postanowiłam, że też wykończę dół właśnie takim wałeczkiem, bo dzianina by się mogła zacząć pruć, więc zobaczcie, po prostu tutaj podłożyłam ręcznie i zszywałam tak nitką ten wałeczek, żeby to się trzymało razem. No i moim zdaniem to naprawdę super wyszło. Pokażę Wam tam przebitki siebie w tym sweterku właśnie do takich dresowych spodni, ale myślę to też nosić normalnie, bo teraz są bardzo modne te crop sweterki, a jest dużo spodni z wysokim stanem. Ja też takie mam i myślę, że będzie to świetnie wyglądało właśnie do takich wysokich spodni. Albo spódnicy też z wysokim stanem, jak najbardziej. No a przede wszystkim jest przemilusieńkie po domu i ciepłe. To mimo, że to jest cienkie, to wiecie, kaszmir, wełna, to nawet jak nie jest grubo tkane, to grzeje po prostu, więc jest ciepło nam w tym. Z drugiej części, czyli jakby z dołu tej sukienki, zrobiłam sobie komin, bo wiecie co, ja, jak mówiłam, nie lubię czapek, ale na przykład już kominy czy kaptury jak najbardziej, bo one są luźne, nie obciskają mnie. No i zrobiłam sobie z tego taki komin, można to używać jako taki dokładany golf do swetra, albo taką ozdobę spływającą tutaj, tak jak pokazuję tam w zdjęciach, przebitkach. No i właśnie można też używać to sobie jako kaptur, czyli jak jest mi zimno, mogę sobie to nasunąć po prostu tutaj na głowę i świetnie to według mnie wygląda do kompletu ze swetrem. Może to po prostu też sobie nosić jako zupełnie oddzielną rzecz od tego swetra, jako taki szalik do pasującej mi stylizacji, także jestem bardzo zadowolona i to kosztowało mnie, moi drodzy, 0 zł, bo już kupiłam to kiedyś, chyba to kosztowało mnie 15 zł ta sukienka. Chyba w zeszłym roku tak to musiało być. No i ponieważ to się jakoś nie sprawdziło, było zbyt przezroczyste na sukienkę, no to teraz mam za 0 zł komplet. Krótki sweterek, za który w sieciówce pewnie bym sporo ponad stówkę zapłaciła, na pewno tej jakości to dużo więcej. No i właśnie świetny komin, czy też taki szal. No i jestem bardzo zadowolona, polecam Wam takie bardzo proste przeróbki, bo naprawdę ja to przerobiłam w pół godziny, dosłownie. Ucięłam i to tylko tyle, co musiałam to w ręku podłożyć i sobie wykończyć, żeby mi się to nie pruło. Voilà! Kochani, to na dzisiaj już tyle. Myślę, że niewielkie zakupy, ale naprawdę super, bardzo się z nich cieszę. W weekend wyjeżdżam na krótki wyjazd do Holandii, na wystawę i w ogóle do znajomego z przyjaciółmi. Może pokażę Wam vlog z tego wyjazdu, a na pewno będzie vlog ze studia razem z jakąś jeszcze przeróbką dodatkową, to Wam mogę już obiecać. I jak już mówiłam, powstaje też filmik z moją mamą, ale dlaczego to tak długo trwa ten filmik? Bo spektakle, które tam nagrywam z nią, te nagrywki, te jej stylizacje są w odstępach czasu, po prostu to nie jest tak, że idę i wszystko naraz robię, tylko na przykład 2 tygodnie temu był jeden spektakl, ostatnio byłam na następnym, a na początku grudnia okazało się, że jest kolejny, pójdę na kolejny i wtedy pokażę Wam już cały film,
filmik zbierający to wszystko razem. Także uzbrójcie się proszę w cierpliwość. Myślę, że będzie warto, bo fajne rzeczy żeśmy tam nagrały. Także już Was zapraszam. No i jeszcze Wam teraz tylko zapowiem, że mam świetną niespodziankę dla Was. Zaczęłam nawiązywać bardzo fajną współpracę o takim ekologicznym profilu, ale będę mieć też w związku z tym dla Was specjalny filmik i też dla Was niespodziankę. Także myślę, że się Wam to spodoba i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam serdecznie.